Szanowni Państwo, za chwileczkę rozpoczniemy konferencję. Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych z nami dzisiaj w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli na konferencji. Witam również Państwa, którzy są z nami obecni w formule zdalnej. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić Pana Mariana Banasia, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry Państwu. Oprócz Pana Prezesa udział w konferencji wezmą Pan Michał Jędrzejczyk, Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dzień dobry Państwu. Oraz Pan Dyrektor Bogdan Skwarka, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej. Dzień dobry. Szanowni Państwo, celem dzisiejszej konferencji jest przedstawienie i omówienie wyników kontroli dotyczącej organizacji i przygotowania wyborów korespondencyjnych, które miały się odbyć w maju ubiegłego roku. Jednak zanim to nastąpi, zapraszamy na krótki materiał wideo, który przypomni sekwencję wydarzeń tamtego okresu. Bardzo proszę o puszczenie materiału. Materiał przybliża sekwencję zdarzeń od 5 lutego do 3 czerwca 2020 związanych z organizacją wyborów prezydenckich. Termin wyborów prezydenta RP 10 maja 2020. Wirus SARS-CoV-2 w Polsce. Wzrost liczby zakażeń skłania rząd do wprowadzenia kolejnych ograniczeń. W Sejmie pojawia się poselski projekt zakładający wybory w formie korespondencyjnej, przegłosowany tego samego dnia i skierowany do dalszych prac. Początek znoszenia ograniczeń. Poczta Polska kieruje wniosek do władz samorządowych o wydanie danych ze spisu wyborców. Jeden z kandydatów na urząd prezydenta RP zaprezentował kopię karty wyborczej, którą, jak twierdził, uzyskał od pracownika firmy pakującej zestawy wyborcze. Senat decyduje się odrzucić ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin dochodzą do porozumienia w sprawie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Zobowiązali się do poparcia ustawy przy założeniu, że wybory nie odbędą się w terminie majowym. Sejm odrzuca weto Senatu w sprawie ustawy o wyborach w formie korespondencyjnej i skierował ustawę do prezydenta. PKW w swoim komunikacie informuje, że została pozbawiona kompetencji do ustalenia wzoru i zarządzenia druku kart do głosowania, które są koniecznym warunkiem do przeprowadzenia głosowania. Tym samym oznajmia, że wybory nie odbędą się 10 maja. Uchwała PKW o tym, że brak możliwości głosowania na kandydatów był równoważny z brakiem kandydatów. Marszałek Sejmu musi rozpisać nowe wybory.
marszałek Sejmu zarządza nowy termin wyborów. 28 czerwca 2020 roku. Bardzo dziękujemy. Poproszę o zabranie głosu pana prezesa Mariana Banasia. Dzień dobry państwu. Serdecznie witam wszystkich państwa na dzisiejszej konferencji poświęconej przedstawieniu najważniejszych ustaleń i wyników kontroli dotyczącej działania wybranych podmiotów w związku z przygotowaniem wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego. Kontrolę przeprowadzono w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz dwóch spółkach Skarbu Państwa, Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego przez wymienione przeze mnie podmioty. W okresie od 16 kwietnia, czyli od momentu podpisania decyzji o wyborach przez pana premiera do 9 maja, jedyną uprawnioną jednostką, organem do organizowania i przygotowania wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej była Państwowa Komisja Wyborcza. Organizowanie i przygotowanie wyborów na podstawie decyzji administracyjnej nie powinno mieć miejsca i było pozbawione podstaw prawnych. Zgodnie bowiem z artykułem 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy państwowe działają na podstawie prawa i w granicach obowiązującego prawa. Teraz proszę państwa, poproszę pana doktora Bohdana Skwarkę, dyrektora Departamentu Administracji Publicznej, a zarazem koordynatora tej kontroli o przedstawienie szczegółów z ustaleń tej kontroli. Bardzo proszę panie dyrektorze, oddaję panu głos. Szanowni państwo, podejmując kontrolę staraliśmy się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania. Pierwsze pytanie, czy prezes Rady Ministrów posiadał uprawnienia do podjęcia działań na rzecz przygotowania realizacji wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i czy KPRM jako ten podmiot, który obsługuje prezesa Rady Ministrów, prawidłowo wykonywał swoje obowiązki w zakresie przygotowania wyboru. Drugie pytanie dotyczyło, czy minister aktywów państwowych oraz minister spraw wewnętrznych i administracji prawidłowo wykonywali zadania w zakresie organizacji wyborów zlecone decyzjami, o których zaraz powiem, przez prezesa Rady Ministrów oraz zadania wynikające z innych przepisów prawa. I wreszcie trzecie pytanie, czy podejmowane przez Pocztę Polską S.A. i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. działania w związku z przygotowaniem wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja w trybie korespondencyjnym były realizowane prawidłowo. Proszę państwa, pierwsze zasadnicze pytanie, które w tej kontroli zadaliśmy, czy prezes Rady Ministrów był uprawniony do wydawania decyzji administracyjnej zawierających polecenie dla tych dwóch podmiotów, czyli Poczty Polskiej i KPRM. Bo nie ulega wątpliwości, że na podstawie artykułu 11 ust. 2 tak zwanej ustawy kontrolowej, ona się nazywała o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-u, nie będę już tego rozwijał, prezes Rady Ministrów mógł wydawać polecenia spółkom innym podmiotom. Ale powstaje pytanie zasadnicze, czy mógł na podstawie tego przepisu wydać polecenie przygotowania do wyboru Poczcie Polskiej i PWPW. Otóż nie. Nie było podstaw prawnych do tego, żeby prezes Rady Ministrów wydawał jakiekolwiek polecenia związane z wykonaniem wyborów, podkreślam, z wykonaniem wyborów i realizacją wyborów tych dwóch podmiotów. Dlaczego? Ano dlatego, że w tym okresie obowiązywała ustawa prawo, kodeks wyborczy. Ustawa, podkreślam. Ta ustawa ustalała organy, które są odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów, niezależnie czy to są wybory prezydenckie, czy do Sejmu, czy też do Senatu. Jednym z elementów, które prerogatyw można powiedzieć, które posiadała Państwowa Komisja Wyborcza,
było zalecenie drukowania kart wyborczych. A co mamy w decyzjach prezesa Rady Ministrów? Może zacytuję. W pierwszej decyzji z 16 kwietnia 2020 roku w stosunku do PPSA prezes stwierdza, że należy podjąć działania dotyczące realizacji niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania prowadzenia wyborów prezydenckich i tak dalej w trybie konstytucyjnym i w szczególności tam jest wymienione. Czyli w tym momencie mówi się o przygotowaniu. I taka była obrona na pytania naszych kontroli w KPR, czy ta decyzja kogokolwiek zobowiązała. Nie, to tylko powodowała ona, że macie się przygotować. Ale druga decyzja dotycząca PWPW już temu zasadniczo przeczy. Otóż, zacytuję, poleca się realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID polegających na wydrukowaniu. Nie na przygotowaniu się do wydrukowania, tylko wydrukowaniu. A to jest niewątpliwie prerogatywa Państwowej Komisji Wyborczej. A więc w świetle obowiązujących przepisów prawa prezes Rady Ministrów nie miał podstaw do tego, żeby taką decyzję wydać. Również takie opinie były w dyspozycji w dniu 16 kwietnia, w dyspozycji prezesa Rady Ministrów, opinie tych organów, które są najbardziej właściwe, najbardziej władne do wydawania takich opinii, a więc Departamentu Prawnego KPRM-u i Prokuratorii Generalnej. Zaraz o tym też powiem. Proszę Państwa, następny slajd pokazuje, jaki był mechanizm realizacji przygotowań. Otóż jeszcze przed wydaniem decyzji przez prezesa Rady Ministrów, bo podkreślam, decyzja została wydana 16 kwietnia, a tu 15 kwietnia zbiera się grupa złożona z przedstawicieli MAP-u, PWPW, Poczty Polskiej oraz podwykonawców i już dokonują, mimo że nie mając żadnych podstaw prawnych, mimo że obowiązuje ustawa, prawo, kodeks wyborczy, dzielą zadania między siebie. A mianowicie, że PWPW będzie drukowała karty wyborcze, ustalają, jaki podwykonawca będzie to robił, ustalają również, kto będzie konfesjonował te karty wyborcze, nie mając do tego żadnych podstaw. Urzędnik z MAP-u i przedstawiciele PWPW zamiast Komisji Wyborczej realizowali zadania, które dla tej Komisji Wyborczej są zastrzeżone. Proszę Państwa, mówiłem o ekspertyzach. Otóż przed wydaniem decyzji dwa te podmioty, które, jak powiedziałem, są właściwe do wydawania takich decyzji, czyli Departament Prawny, przecież to Departament Prawny powinien ostrzegać prezesa Rady Ministrów o tym, czy ewentualnie są jakieś zagrożenia z punktu widzenia prawa, czy też nie. I drugi podmiot, który ustawowo ma uprawnienia do wydawania opinii, Prokuratoria Generalna, daje opinie negatywne. Mówi, panie prezesie Rady Ministrów, nie ma podstaw prawnych do regulacji decyzjami administracyjnymi działań w stosunku do Poczty Polskiej i PWPW. Mało tego, w opinii Departamentu Prawnego nawet wskazane jest, jakie konsekwencje prezes Rady Ministrów może ponieść w przypadku podpisania takich decyzji. W tym samym czasie w KPRM-ie jeszcze była jedna opinia jednego z ekspertów, która była opinią przeciwną. Dopiero 8 maja, a więc już dawno, dawno, kiedy decyzja została podjęta, prezes Rady Ministrów zlecił ministrowi Dworczykowi podpisanie innych umów dotyczących opinii z innymi ekspertami i takie opinie zostały sporządzone. Ale jak mówię, już były to opinie, które były, jak to się mówi, musztarda po obiedzie, czyli już po podjęciu decyzji przez prezesa Rady Ministrów. Łączny koszt, jak tutaj Państwo widzicie, tych ekspertyz, czyli można to dodać do ogólnych kosztów wyborów, które się nie odbyły, to jest prawie 149 300 zł. Powstaje teraz zasadnicze pytanie, które aż się cisnęło na usta, jeśli chodzi o kontrolę, a mianowicie, czy prezes Rady Ministrów wiedział
o opiniach sporządzonych przez Departament Prawny, KPRM-u i prokuraturę. Zadaliśmy takie pytanie 30 września panu ministrowi Dworczykowi i tu przy okazji chciałbym zdementować to, że ukazały się takie anonsy prasowe, że nie pytaliśmy, nikt nie pytał, powiedzmy, przedstawicieli wyższej rangi tych instytucji, które kontrolowaliśmy, tylko niższej. Nie, właśnie pytaliśmy ministra Dworczyka. No niestety na pytanie nasze, czy uprzedzał, tak to można w skrócie powiedzieć, prezesa Rady Ministrów, albo inaczej, dlaczego, tam było pytanie, przekazał prezesowi Rady Ministrów projekty decyzji, będąc w posiadaniu dwóch opinii prawnych, które jednak negują podstawę prawną, takiej odpowiedzi niestety nie otrzymaliśmy. Proszę Państwa, następną sprawą, którą w trakcie kontroli odkryliśmy, to jest to, że te decyzje były wydawane tak bardzo szybko, bez jakiejkolwiek analizy. Zapytaliśmy się przedstawicieli KPRM-u, czy przed wydaniem takich decyzji były robione jakieś szacunki, ile to będzie kosztowało, jakie będą efekty, a co się stanie w przypadku, gdy nie dojdzie do głosowania. Nie dostaliśmy na to odpowiedzi żadnej, bo takich szacunków nie robiono. A proszę zwrócić uwagę na przepisy ustawy o finansach publicznych i ten artykuł 44, który jest taki fundamentalny, że wszystkie wydatki powinny być realizowane oszczędny w ramach planu, w ramach dobierania najlepszych efektów i tak dalej, i tak dalej. Tej podstawowej zasady nie przeprowadzono. No przecież każdy, podejmując decyzję, która będzie obciążała i to znacznie budżet państwa, no musi przynajmniej mieć jakiś szacunek, ile to będzie kosztowało. Niestety takich szacunków nie było. Zarówno minister aktywów państwowych w stosunku do Poczty Polskiej, jak również minister spraw wewnętrznych i administracji w stosunku do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w związku z powyższym nie wiązali się z realizacji polecenia zawartego w decyzjach 16 kwietnia 2020 roku, to jest nie zawarli z tymi spółkami wskazanych w poleceniu umów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zawarł umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, ponieważ, jak stwierdził, czynność ta stała się w jego ocenie bezprzedmiotowa w związku z faktem zawarcia umowy pomiędzy Pocztą Polską a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Wbrew twierdzeniom ministra spraw wewnętrznych i administracji, zamówienie Poczty Polskiej, które 24 kwietnia 2020 roku wpłynęło do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, nigdy nie zostało potwierdzone, to jest podpisane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Ponadto Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że umowa pomiędzy Pocztą Polską a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych dotyczyła już wydrukowanych pakietów wyborczych, a nie ich druku. Innymi słowy, przedmiotem umowy pomiędzy Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych a Pocztą Polską nie było wydrukowanie pakietów wyborczych, lecz dostarczenie już wydrukowanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych pakietów wyborczych. I pomimo braku potwierdzenia przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych zamówienia Poczty Polskiej oraz pomimo braku zawarcia umowy z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych przystąpiła do druku elementów wchodzących w skład pakietów wyborczych. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli stosunek prawny, jaki zaistniał pomiędzy tymi spółkami Skarbu Państwa, nie zwalniał ministra spraw wewnętrznych i administracji z obowiązku wykonania polecenia prezesa Rady Ministrów wskazanego w decyzji 16 kwietnia 2020 roku. Odnosząc się do Ministerstwa Aktywów Państwowych, w ocenie ministra przyczyną niepodpisania umowy były m.in. wątpliwości prawne co do możliwości zawarcia umowy w sytuacji, gdy nie istniały przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które pozwalałyby w ocenie ministra aktywów państwowych na finansowanie zadań wskazanych w decyzjach prezesa Rady Ministrów, a w tym momencie był również brak kompetencji ministra aktywów państwowych w zakresie organizowania wyborów. Niemniej jednak w ocenie Najwyższej Izby Kontroli to w Ministerstwie Aktywów Państwowych powstały projekty wskazanych decyzji. W żadnej fazie działań Ministerstwo Aktywów Państwowych nie sporządzało udokumentowanych analiz
lub opinii w zakresie wątpliwości prawnych co do możliwości zawarcia z Pocztą Polską umowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych nie wskazywało na zaistnienie takich wątpliwości lub barier w korespondencji z Pocztą Polską czy KPRM po otrzymaniu wskazanych decyzji. Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak wynika z kontroli, nie wykonały polecenia Prezesa Rady Ministrów wskazanego w decyzjach z dnia 16 kwietnia 2020 roku. Należy również zaznaczyć, że zarówno Poczta Polska, jak również Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych przed przystąpieniem do realizacji poleceń zawartych w decyzjach nie skorzystały z przysługujących im uprawnień, to jest złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak również wniosku do premiera o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie wystąpiły z wnioskiem o uzupełnienie lub wyjaśnienia treści wskazanych decyzji. W konsekwencji Poczta Polska i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych przystąpiły do realizacji zadań określonych w decyzjach 16 kwietnia 2020 roku, pomimo niezawarcia przez właściwych ministrów umów, a tym samym bez zabezpieczenia finansowania tych zadań z budżetu państwa. Należy również zaznaczyć, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych po otrzymaniu w dniu 14 kwietnia 2020 roku maila z Krajowego Biura Wyborczego w przedmiocie uwag do przesłanych projektów wzorów pakietów wyborczych oraz po otrzymaniu w dniu 17 kwietnia 2020 roku informacji z Ministerstwa Aktywów Państwowych potwierdzającej wzory dokumentów wchodzących w skład pakietów wyborczych już następnego dnia, to jest 18 kwietnia 2020 roku, zleciła druk pakietów wyborczych podwykonawcy. Mimo że rozporządzenia określające m.in. wzory kart do głosowania nie weszło w życie, to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych rozpoczęła ich druk, a wcześniej Ministerstwo Aktywów Państwowych nie wniosło uwag co do ich wzorów, a tym samym w sposób faktyczny potwierdziła projekty wzorów kart wyborczych. Proszę Państwa, kolejnym ustaleniem wynikającym z kontroli było stwierdzenie przez naszych kontrolerów naruszenia ustawy o RODO. Otóż jak Państwo doskonale pamiętacie, Poczta Polska wystąpiła do ministra cyfryzacji o przekazanie danych osobowych z rejestru PESEL, jak również z takim żądaniem zwróciła się do jednostek samorządu terytorialnego. Tylko że podmiot, który mógł żądać takich danych, musiał być wyraźnie uprawniony na podstawie ustawy i żądać tych danych zgodnie z przepisami ustawy, właśnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych i tak dalej, nie będę cytował. W dniu, kiedy Poczta Polska zażądała tych dokumentów, nie było żadnej normy prawnej, rangi ustawowej, która by uprawniała ten podmiot do żądania przekazania danych osobowych. W tym czasie jedynym podmiotem, który był uprawniony do żądania tych danych, była Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie kodeksu wyborczego. Proszę Państwa, bardzo istotną sprawą związaną z wyborami są koszty, jakie zostały poniesione. Otóż dwa te podmioty, które poniosły największe koszty, a więc Poczta Polska i Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, przesłały do ministra finansów faktury. Poczta Polska przesłała taką fakturę w dniu 12 czerwca 2020 roku i ta faktura opiewała na kwotę 71 milionów złotych, 880 tysięcy 600 złotych. Fakturę również do ministra finansów wysłała Wytwórnia Papierów Wartościowych, z tym, że ta faktura była opiewała na kwotę niższą, bo opiewała na kwotę 4 646 800 zł. Razem, podsumowując, te dwie faktury zawierały sumę prawie ponad 76 527 000 zł. I tu zaczęły się schody.
Otóż nikt z tych podmiotów, do którego zwracały się te dwie spółki, nie czuł się do odpowiedzialności za koszty poniesione przez te spółki w wyniku realizacji wyborów, które się nie odbyły. KPRM powiedział, że to nie jego sprawa. MSWiA i MAT, mimo że były zobowiązane na podstawie decyzji prezesa Rady Ministrów, żeby wypłaciły spółkom poniesione koszty z własnych budżetów, czyli z budżetu MAP-u i budżetu MSWiA, minister finansów te faktury odesłał. Powiedział, że on też nie jest tutaj właściwy, nie czuje się, żeby je pobrać. No i sytuacja zrobiła się patowa. Te spółki zostały na lodzie, bo z jednej strony wykonywały decyzję prezesa Rady Ministrów, która, podkreślam, miała rygor natychmiastowej wykonalności, czyli nie było dyskusji, trzeba było to wszystko wykonywać. A z drugiej strony no jest taka sytuacja, że tych pieniędzy nie ma. No, w pewien sukurs tu przyszła ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia i ta ustawa uprawniła te dwa podmioty do zwrócenia się do Krajowego Biura Wyborczego o wypłatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzonymi wyborami. Tylko że przepis ten artykułu 170a upoważniał Krajowe Biuro Wyborcze do oszacowania tych kosztów, że wypłata nastąpi wtedy, jeżeli Krajowe Biuro Wyborcze uzna, że te koszty były uzasadnione. No i Krajowe Biuro Wyborcze uznało, ale część tych kosztów. Wypłaciło w sumie tym dwóm spółkom kwotę 56 450 406 zł tam z groszami, z czego prawie ponad 53 miliony otrzymała Poczta Polska i 3 245 tysięcy BWPW, a więc mniej niż zawierały faktury przedstawione ministrowi finansów. Z tym, że nasze dane są na 31 grudnia 2020 roku. My zakończyliśmy kontrolę, nie mamy danych, czy nie poniesiono jakichś dodatkowych kosztów. Bo chciałbym podkreślić, że w umowie zawartej pomiędzy Krajowym Biurem Wyborczym a Pocztą Polską jest klauzula, że kwota wypłacona Poczcie Polskiej może ulec zwiększeniu chociażby o koszty magazynowania i ewentualnej utylizacji kart wyborczych. Czy takie koszty poniesiono, ponieważ zakończyliśmy kontrolę, nie mogliśmy tego sprawdzić. Dziękuję panie prezesie, dziękuję panom dyrektorom. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do ostatecznej części, która będzie polegała na zabraniu głosu przez pana prezesa oraz części polegającej na zadawaniu pytań, dobrze by było, abyśmy podsumowali dotychczasowe ustalenia. Zaczynając od początku, istniały poważne wątpliwości prawne wobec możliwości wydania decyzji przez prezesa Rady Ministrów i pomimo tak jednoznacznych opinii Departamentu Prawnego KPRM-u oraz Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, zamówiono opinie prawne u zewnętrznych podmiotów, które pozostawały w swojej treści w sprzeczności z tymi opiniami Departamentu Prawnego i Prokuratorii. To dodatkowo kosztowało obywateli polskich niemal 150 tysięcy złotych. Po wydaniu decyzji przez pana premiera nie prowadzono stosownego nadzoru nad jej wykonaniem, a w konsekwencji to doprowadziło do braku planowania i pojawienia się chaosu organizacyjnego. W ten sposób doszło do narażenia Poczty Polskiej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na wymierne straty materialne. Co ważne, co wymaga podkreślenia, podlegli prezesowi Rady Ministrów ministrowie nie realizowali wydawanych im poleceń, jednocześnie argumentując, że nie ponoszą odpowiedzialności za brak wykonania decyzji. A teraz proszę o pana prezesa o zabranie głosu. Szanowni państwo, mając na uwadze przedstawione ustalenia i wyniki z kontroli, chcę powiedzieć, że zdaniem Najwyższej Izby Kontroli nawet sytuacje nadzwyczajne, takie jak stan epidemii, nie mogą stanowić powodu do odstąpienia od konstytucyjnej zasady praworządności i od poszukiwania rozwiązań zapewniających gospodarne wydatkowanie środków publicznych na realizację zadań państwa. Mając na względzie treść artykułu 63 ust. 1 ustawy o NIK,
Najwyższa Izba Kontroli przygotowała i skierowała w dniu dzisiejszym zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy spółek Skarbu Państwa, to jest Poczty Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. W kolejności Najwyższa Izba Kontroli analizuje stanowiska otrzymane od jednostek w odpowiedzi na przesłane do niej informacje o wynikach kontroli w kontekście przygotowania ewentualnych zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chcę powiedzieć, że do dnia dzisiejszego jeszcze nie otrzymaliśmy stanowiska od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. Szanowni państwo, w ten sposób przeszliśmy do części polegającej na zadawaniu pytań. Z uwagi na pewne ograniczenia organizacyjne przewidzieliśmy pulę 5-6 pytań dla państwa, którzy są z nami na sali oraz 2 pytań dla państwa zebranych o uczestniczących w konferencji w formie zdalnej. Bardzo proszę pani redaktor z Polsat News. Dzień dobry, witam serdecznie. Monika Miller, Polsat News. Panie prezesie, ja mam pytanie związane z zawiadomieniami do prokuratury, bo powiedział pan, że one dotyczą zarządów Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Czy kolejne zawiadomienia będą przewidywane, jeśli chodzi o inne instytucje i podmioty? I jeśli mogę zadać drugie pani pytanie, redaktor, związane z finansami, bo mowa jest tutaj o ponad 76 milionach złotych strat według Najwyższej Izby Kontroli i to nie wszystko, mówił pan dyrektor, bo być może jeszcze są jeszcze jakieś kwoty, które nie zostały uwzględnione oczywiście z uwagi na zakończenie kontroli Najwyższej Izby Kontroli w tym względzie. Czy dalsze działania także w tym kierunku będą przez NIK podejmowane, by określić całkowite koszty związane z organizacją wyborów? Dziękuję bardzo. Tak jak już powiedziałem, zawiadomienia do tej pory złożyliśmy do Poczty Polskiej oraz Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe, to też jak tutaj wskazałem, analizujemy dopiero stanowiska do informacji o wynikach kontroli, które przesłaliśmy do wymienionych jednostek. Po ich otrzymaniu, to znaczy się na razie mamy 2, nie mamy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i po ich analizie podejmiemy decyzję co do dalszych kroków. Poproszę pana redaktora. Krzysztof Zasada, Radio RMF. Panie prezesie, ja wrócę jeszcze do tego, czy te ustalenia kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli nie dają podstaw, bo z tego co słychać chyba dają, do jednak zastanawiania się, czy za przekroczenie uprawnień nie powinni odpowiadać najwyżsi urzędnicy w państwie. Dlaczego nie ma we wnioskach zawiadomienia dotyczącego na przykład pana premiera Morawieckiego albo ministra Dworczyka i ministra Sasina? Tam wykazujecie jednak działania, które kwalifikują się na sprawdzenie, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez nich. Tak jak powiedziałem, analizujemy stanowiska, które od nich otrzymaliśmy. Dopiero po ich przeanalizowaniu podejmiemy decyzję co do dalszych kroków. A jeśli chodzi o zawiadomienia wobec zarządów spółek, ile tych zawiadomień jest, pamięta pan? Tam są 2 zawiadomienia. Jedno zawiadomienie dotyczące Poczty Polskiej, a drugie zawiadomienie dotyczące Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Pani redaktor TVN, tak? Dzień dobry, Katarzyna Gozdowa-Litwińska, TVN24. Ja też wrócę do tego pytania, dlatego że wyraźnie powiedzieli państwo, że premier nie miał podstawy prawnej, żeby wydać takie decyzje. Więc czy to już nie wystarczy, żeby zgłosić tę sprawę do prokuratury? Przecież wtedy prokuratura będzie dalej badać te kwestie. Do kiedy państwo dajecie czas tym podmiotom, żeby odpowiedziały na państwa pytania? Tak, no bo musi być jakaś cezura czasowa, żebyśmy wiedzieli, kiedy będą mogły być złożone te zawiadomienia ewentualnie. I czy wobec tak dużych zarzutów przekroczenia uprawnień przez najważniejszych urzędników państwowych, które tutaj padły, no, w pana opinii premier może dalej pełnić swoją funkcję, czy może nie powinien podać się do dymisji? Pani redaktor, odnoszę wrażenie, że pan prezes już dwukrotnie odpowiedział na podobne pytanie. Ja mogę powtórzyć tylko to, co już powiedziałem. Dostaliśmy stanowiska co do właśnie ustaleń, które zostały tam przesłane, a zawarte zostały w informacji o wynikach kontroli i po ich analizie podejmiemy decyzję, ale potrzebujemy na to trochę czasu, tak? A jeszcze nie otrzymaliśmy, tak wcześniej zaznaczyłem, stanowiska z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Panie prezesie, a do kiedy mają czas te instytucje?
Proszę Pani, to zależy od materiału, który zostanie do nas przesłany. Czyli rozumiem, pani redaktor, że... bardzo dziękujemy. A tylko poprosimy... ostatnie pytanie a propos pani dymisji. Redaktor, zadała już Pani dwa pytania, była pula przewidziana jednego pytania na redakcję. Drodzy wyjątku, proszę bardzo, Pani redaktor z TVP Info, tak? Dzień dobry Panie Prezesie, dzień dobry Panom, Żaklina Skowrońska, TVP Info. Chciałabym zapytać w kontekście Konstytucji, która przecież precyzyjnie określa to, kiedy mają zostać przeprowadzone wybory i czy zdaniem Panów właśnie ten termin nie był próbą takiego konstytucyjnego ratowania tego terminu przeprowadzenia wyborów. Przecież on był wybierany jeszcze przed pandemią. Bardzo Panom dziękuję. Ale tak jak powiedziałem tu w swoim wystąpieniu, że organy państwowe działają na podstawie artykułu 7 Konstytucji, czyli zgodnie z prawem i w granicach prawa. Więc nawet sytuacje ekstraordynaryjne, nadzwyczajne, jak stan epidemii, nie mogą usprawiedliwiać działań rządu, które by pomijały właśnie praworządność. Widzę, że pan redaktor z Onetu, tak? Dzień dobry, Andrzej Gajca, Onet.pl. Panie prezesie, mam dwa pytania. Pierwsze jest następujące. Dlaczego mimo stwierdzenia tak poważnych nieprawidłowości, mówił Pan, był brak podstawy prawnej do podjęcia przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego decyzji 16 kwietnia. Wnioski pokontrolne, wnioski ogólne są bardzo łagodne, zawarte w raporcie NIK-u. To jest moje pierwsze pytanie. Drugie jest takie, kto tak naprawdę zdaniem NIK-u ponosi pełną odpowiedzialność za nieodbyte wybory kopertowe, za te decyzje, które zostały wydane. Premier Mateusz Morawiecki, minister Michał Dworczyk. I dlaczego mimo, dlaczego Pana zdaniem, dlaczego eksperty z wewnętrznych, o których Pan mówił, z Departamentu Prawnego KPRM, a także z Prokuratury Generalnej, premier Mateusz Morawiecki podjął jednak te decyzje, mimo że doskonale wiedział, że nie miał do tego podstawy prawnej. No ja częściowo już odpowiedziałem na Pana pytanie. Po prostu my działamy w granicach prawa, jesteśmy organem niezależnym, bezstronnym i obiektywnym. Nasze wnioski opierają się na konkretnych ustaleniach i faktach i wynikają z tego konkretne decyzje, bo zawiadomienia już żeśmy złożyli do prokuratury, jeśli chodzi o dwa podmioty, czyli Pocztę Polską i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, a co do pozostałych podmiotów, to ja już tutaj zaznaczyłem. Musimy przeanalizować również stanowiska, które zostały do nas przesłane, zarówno z Kancelarii Premiera Rady Ministrów, jak i z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które do nas jeszcze nie dotarło. Dziękuję bardzo. Inaczej pytanie, czy Pana zdaniem premier Mateusz Morawiecki złamał prawo, wydając decyzję 16 kwietnia o organizacji wyborów kopertowych? Proszę Pana, ustalenia, które tutaj zostały przedstawione, wynika jednoznacznie, że decyzje, które zostały wydane 16 kwietnia 2020 roku przez Pana Premiera, nie miały podstawy prawnej. Szanowni Państwo, to już chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za udział w konferencji. Panie Prezesie, bardzo dziękuję. Dziękuję Panom Dyrektorom. Szanowni Państwo, jako Wydział Prasowy jesteśmy do Państwa dyspozycji po konferencji. Proszę Państwa, ja mam jeszcze jeden komunikat. Tak się dziwnie składa, że proszę Państwa, dwa dni temu dostaliśmy maila, że jest bomba podłożona w naszych budynkach i w 8 delegaturach. A dziś z kolei był mail, że rzekomo mój syn Jakub ma popełnić samobójstwo. Więc policja pojawiła się w mojej rodzinie w Krakowie i u syna. O komentarz poproszę Was już samych. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezesie.